Dzień dobry bardzo. Wszystkich bardzo serdecznie witam w kolejnym spotkaniu z cyklu ROD Online. I witamy panią Agnieszkę Kamińską i zapraszam na rozmowę o książce Szwajcaria, podróż przez raj wymyślony. I ja jestem Wiktoria Stakowicz, jestem konsultantką Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi, który jest częścią sieci informacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, współfinansowany przez to ministerstwo i realizowany przez Instytut Spraw Obywatelskich w Łodzi. Dobrze, to zaczniemy od pierwszego pytania. Jako Szwajcaria, kraj wielokulturowy, wieloetniczny, wielojęzykowy, czy może pani powiedzieć o jakimś symbolu jednoczącym wszystkich Szwajcarów, o tej szwajcarskości? Czy można stwierdzić, że coś jest szwajcarskie i co to w ogóle znaczy? Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Co to znaczy szwajcarskość? To jest dobre pytanie, ponieważ ja właściwie pisząc książkę, chyba przez cały ten proces pisania książki, to pytanie mi gdzieś tam przyświecało. I przyznam szczerze, że chyba nie znalazłam takiego jednego elementu, który łączyłby wszystkich Szwajcarów. To jest chyba bardzo trudne. Są takie rzeczy oczywiście, poczynając od flagi, od franka szwajcarskiego, od armii, które są pewnymi stałymi w tym społeczeństwie, w tym kraju. Ale ogólnie jest to kraj bardzo, bardzo różnorodny i mam wrażenie, że właśnie ta wielość chyba jest może nie czymś, co łączy, bo ona potrafi też mocno dzielić, ale jest takim czymś typowym dla Szwajcarii. Więc to jest ta rzecz. Oczywiście Szwajcaria stworzyła sobie w latach 90. taką koncepcję Swissness, czyli szwajcarskości. To oczywiście na początku miało za zadanie po prostu sprzedawać szwajcarskie produkty i promować tę jakość szwajcarską. Natomiast z czasem przerodziło się w taki jakby zestaw cech dotyczących Szwajcarii, które no my gdzieś tam mamy w głowie chyba, jak myślimy o Szwajcarii, czyli ta punktualność, innowacyjność, czystość, solidność i to jest taki jakby zestaw cech wysyłany w świat, no ale no to jest taki koncept trochę marketingowy. Mamy wierzyć w to, że Szwajcaria taka jest i jakby sami Szwajcarzy chcą, żebyśmy w to wierzyli. Natomiast dla mnie ta wielość w jedności, to jest chyba nawet takie oficjalne hasło Federacji Szwajcarskiej, wielość w jedności, to jest coś, co dla mnie jest typowo szwajcarskie. No tak, sprzedawanie tutaj, ten branding narodowy właśnie jest bardzo właśnie oparty, tak jak pani powiedziała, na tej punktualności i na tej właśnie solidności, to kojarzymy od razu ze szwajcarskimi zegarkami, z czekoladą, takie nasze pierwsze obrazy tutaj góry, ale też jest to stereotypowe patrzenie na tego Bunzliego. Czy może pani tutaj przypomnieć, co to oznacza? Kim jest ta postać? No właśnie to wszystko jakby ma dwa oblicza, bo mówiąc o punktualności, oczywiście to jest bardzo pozytywna cecha, natomiast to czasami potrafi się przerodzić w taki terror terminowości, terror umawiania się, nawet z przyjaciółmi. Solidność, no solidnością też może być różnie, tutaj też można jakby przesadzić, tak? Oczekujemy od wszystkich, że będą przestrzegać tych reguł, których my przestrzegamy i to jest właśnie ten słynny Bünzli, czyli ten taki Szwajcar, który skupia w sobie te wszystkie niby pozytywne cechy, ale które zostały właściwie no, takie przerysowane wręcz i wtedy stają się cechami negatywnymi. Więc mam wrażenie, że Bünzli jest takim trochę tym drugim obliczem Szwajcarii, który te cechy pozytywne wyolbrzymia tak, że stają się one właśnie negatywne. A jeśli chodzi właśnie o tradycje, to Szwajcarzy są bardziej tradycjonalistyczni, czy raczej bardziej może tutaj wchodzą w nowoczesność? I czy właśnie jak z tą tradycją, czy da się ją połączyć z nowoczesnym, zmieniającym się światem? Ja mam wrażenie, że Szwajcarzy to całkiem nieźle godzą. Są bardzo przywiązani do tradycji, zwłaszcza na tych obszarach takich pozamiejskich, chociaż ja mam wrażenie, że ta wiejskość szwajcarska jakby zagarnia tę miejskość. To się wszystko bardzo przeplata. I te tradycje, takie, które nam się właśnie kojarzą może z taką bardziej ludową estetyką, tak? czy ludową kulturą, w Szwajcarii jakby wciąż istnieją i potrafią nawet istnieć w takim miejskim środowisku, w miejskich obszarach. Ja podaję w książce wiele przykładów. Na przykład w centrum Curychu, tak, co roku
pali się bałwana na cześć przywitania wiosny jako symbol odchodzącej zimy. I to dzieje się właściwie no, kilka ulic od centrum finansowego głównego w Curychu. Więc ta nowoczesność tutaj bardzo fajnie się jakby zgrywa z tą tradycją i jedna drugiemu nie przeszkadza. Natomiast są takie tradycje w Szwajcarii, które mam wrażenie, że już nawet bardzo nie przystają do współczesności. I to są takie rzeczy jak to, że na przykład w kantonie Appenzell raz w roku dzieci mogą palić papierosy. Że to jest taki mój flagowy przykład, który no wydaje mi się, że tego typu tradycje już tak no, powinny trochę odejść w niepamięć, a one są wciąż kultywowane i Szwajcarzy bardzo ich bronią. No, drugi taki może bardziej znajomy w Polsce przykład, bo była o tym mowa niejednokrotnie, to są te krowie dzwonki słynne. I tutaj tak walka obrońców praw zwierząt, którzy twierdzą, że to jest w ogóle torturowanie krów. No i z drugiej strony obrońcy szwajcarskiej tradycji. Także to tutaj jeszcze bym dodała chyba jeszcze do tego może turystykę i taka chęć jakby bycia atrakcyjnym też dla turystów, no bo te krowie dzwonki nam się kojarzą właśnie z Alpami, tak, z tymi górskimi szlakami i to jest taka melodia Alp, bez której trudno sobie wyobrazić szwajcarskie góry. Także no właśnie to jest z jednej strony to się wszystko ładnie łączy, a właśnie z drugiej strony są takie relikty przeszłości, które gdzieś tam wyzierają z tej nowoczesnej Szwajcarii. Jeszcze ciekawa rzecz jest taka, że Szwajcarzy stworzyli sobie listę żywych tradycji. I ona jest jakby regularnie uzupełniana o nowe rzeczy, więc widać, że te tradycje jakby nawet się tworzy teraz. To nie jest coś, co nam się kojarzy z czymś, co było, ale na bieżąco tworzy się i tam są dodawane rzeczy regularnie. Więc to szwajcarskie podejście do tradycji jest, mam wrażenie, dość nowoczesne. Właśnie jak pani powiedziała o tej chęci bycia turystycznie atrakcyjnym, a czy Szwajcaria chce być atrakcyjna imigracyjnie? Czy prawo imigracyjne jest tutaj zachęcające dla nowo przybywających? Czy może tutaj ten stereotyp ksenofobicznego Szwajcara, czy odczuwała pani, kiedy pani się przeprowadzała, tutaj jakieś problemy właśnie związane z polityką migracyjną, czy właśnie z jakimiś objawami ksenofobii? No, może zacznijmy od tego, że Szwajcaria jakby tradycyjnie, jeszcze nawiązując do poprzedniego wątku, była takim krajem imigracyjnym, czyli krajem, gdzie uciekali aktywiści polityczni, na przykład podczas wojny, szukali schronienia. Kraj, do którego przyjeżdżali robotnicy z Włoch właśnie do pracy. Także to nie jest polityka migracyjna Szwajcarii, ma długą tradycję i długą historię i to właściwie zawsze od tych nowoczesnych czasów był kraj migracyjny, imigracyjny. Czy Szwajcaria chce być atrakcyjna dla migrantów? Tak, natomiast no nie dla wszystkich oczywiście. Także chce być atrakcyjna dla tych migrantów, których akurat w danym momencie potrzebuje. Na przykład na rynku pracy. I wtedy rzeczywiście potrafi być bardzo atrakcyjnym krajem. No natomiast ta polityka migracyjna jest bardzo wybiórcza i tak jak pani wspomniała, no nie jest na pewno łatwo migrować do Szwajcarii, jeśli się nie jest takim potrzebnym migrantem. To selekcja, prawda? Tak. Kategorie. Właśnie o to chodzi, tak. Także no do Szwajcarii nie można sobie, to jest kraj pozaunijny, więc tam nie można sobie tak po prostu przyjechać i zostać i bez pracy na przykład. Jest pozwolenia na pobyt, które musimy otrzymać. No ja rzeczywiście miałam trochę tutaj z tym przejść, ponieważ ja byłam takim trochę taką migrantką no nie do końca chcianą, więc z jakby zawodem, który może nie do końca jest bardzo pożądany w Szwajcarii. I rzeczywiście przeszłam długą drogę taką administracyjną i na własnej skórze trochę odczułam ten system, który nie do końca jest zawsze przyjazny. No i wtedy też doświadczyłam takiej szwajcarskiej właśnie potrzeby kontrolowania może wielu rzeczy. I to jest jakby zupełnie zrozumiałe, no, ponieważ w kraju tak małym i tak różnorodnym właśnie, no i tak bogatym jednak, ten dobrobyt z jednej strony właśnie był w sumie budowany w dużej mierze przez obcokrajowców, no to jest takie poczucie, że ci obcokrajowcy też chcą z tego dobrobytu korzystać. Mhm. I to jest czasami takie zero-jedynkowe. Jeśli chcą korzystać, to znaczy, że chcą go zabrać trochę nam. Mhm. Więc to wszystko tutaj nie jest takie jednoznaczne. Więc tak, ja doświadczyłam tej kontroli, tych pytań,
długotrwałej wymiany korespondencji z różnymi urzędami, co ja tak naprawdę tutaj robię, za co żyję, jakie mam plany. Więc tak, musiałam ze wszystkiego tego się wytłumaczyć. No i tak to wygląda, tak. Ja zawsze nazywam tę politykę taką bardzo wybiórczą i ona właściwie, jak spojrzymy też historycznie, no zawsze taka była i jest taka do tej pory. No właśnie pani wspomniała tutaj o tej chęci, że imigranci będą tutaj zabierać jakiś dobrobyt szwajcarski, to stąd może ten przykład, który pani podała w książce o tych białych owcach, które wykopują czarne owce. To jest taki chyba bardzo dobrze obrazujący przykład, jak tutaj różne populistyczne postulaty mogą na ten podatny grunt właśnie starzejącej się Szwajcarii może padać. I właśnie o ten dobrobyt też chcę teraz zapytać. Skoro Szwajcaria jest teraz jednym z najbogatszych, najdroższych też państw na świecie, jak to się stało, że górzysty, mały kraj stał się potęgą gospodarczą? Tak, kraj bez surowców jeszcze dodajmy, bo to jest chyba dość kluczowe. Ja tak sobie o tym myślałam i doszłam do wniosku, że Szwajcarzy byli sprytni. I bardzo, bardzo sprytny sposób i umiejętny sposób byli w stanie wykorzystać różne takie historyczno-ekonomiczne warunki panujące w danym czasie. I jakby jeszcze jakby abstrahując od gospodarki, to neutralność też jest taką koncepcją, na której też Szwajcarzy zbudowali trochę swoją pozycję i swoją potęgę. No ale jakby neutralność nie wyklucza tego, że na przykład Szwajcaria jest jednym z dużych graczy, jeśli chodzi o eksport broni. Czyli z jednej strony jesteśmy neutralni, a z drugiej strony czerpiemy duże, miliardowe zyski na eksporcie broni. I trochę tak było też z tą budowaniem tej potęgi gospodarczej, że właśnie z jednej strony nie mamy surowców, ale budujemy swoją pozycję na rynku handlu surowcami. Czyli właściwie tych surowców nie musimy mieć, ale tworzymy infrastrukturę, tworzymy instytucje finansowe, które się tym zajmują, czyli tworzymy wszystkie warunki do tego, żeby tymi surowcami obracać na rynku. Właśnie w ten sposób, czyli sprytnie. Później mamy całą właśnie infrastrukturę finansową, czyli bankowość słynną szwajcarską, instytucje bankowe i finansowe, tajemnicę bankową, która też no, przysłużyła się na pewno szwajcarskiemu dobrobytowi. Mamy niskie podatki, mamy jakby taką bardzo przyjazną atmosferę, jeśli chodzi o prowadzenie biznesu, czyli przyciągamy międzynarodowe firmy, korporacje. Mamy jeszcze do pewnego czasu bardzo liberalne prawo patentowe, które z kolei przysłużyło się budowie przemysłu chemicznego i farmaceutycznego. Szwajcaria też jest potęgą tego przemysłu. Więc jakby było dużo takich różnych, nie nazwałam tego zbiegami okoliczności, ale takimi właśnie umiejętności wykorzystywania tych różnych warunków ekonomicznych w Europie, po to właśnie, żeby zbudować swoją potęgę gospodarczą. A z drugiej strony no, trzeba wspomnieć o tym, że, no, że to właśnie obcokrajowcy się w dużej też mierze do tego przyczynili. Także to nie było tak, że jakby Szwajcarzy to wszystko zbudowali sami, bo też Szwajcaria się bardzo szybko wzbogaciła i bardzo szybko ten dobrobyt zbudowała. To był w latach jeszcze w połowie XIX wieku, na początku XIX właściwie bardzo biedny rolniczy kraj. I ten boom gospodarczy nastąpił bardzo, bardzo szybko. I oczywiście tutaj no, kluczową rolę też odegrali obcokrajowcy, zresztą do tej pory odgrywają. No właśnie jak mówimy tutaj o dobrobycie, to teraz chciałabym zadać pytanie w drugą stronę. Czy są widoczne bardzo te dysproporcje między biednymi a bogatymi? Czy to jest bardzo zauważalne, ta właśnie ta dysproporcja, no właśnie, najbogatszym / najdroższym kraju? Dysproporcje są ogromne, natomiast one nie są widoczne, dlatego że ani z bogactwem, ani z biedą w Szwajcarii nie wypada się obnosić. Co powoduje, że mamy takie wrażenie, że w sumie wszyscy jesteśmy takimi trochę średniakami, tak? Wszyscy jesteśmy na równi w założeniu. Oczywiście nie jesteśmy, bo ten kapitał ogromny no, właściwie skupia się w rękach nielicznych, jak zresztą nie tylko w Szwajcarii, ale jest takie przeświadczenie, że w Szwajcarii właśnie wszyscy są bogaci, tak? Wszyscy mają pieniądze. No i właściwie to nie, w ogóle nie trzeba o tym mówić, bo to jest oczywiste. A tak wcale nie jest. W Szwajcarii również jest bieda.
Także tylko, że ona właśnie jest dobrze ukryta i z nią jakby nikt się nie odnosi. Teraz mam wrażenie, że pandemia trochę zmieniła to, trochę uwidoczniła tę biedę. Był taki ostatnio głośna sprawa w Szwajcarii, w kantonie Bazylea, gdzie jakby uchylono zakaz proszenia o pieniądze na ulicy. Mm-hmm. No i rzeczywiście nagle się pojawiło bardzo dużo takich ludzi i okazało się, że ta bieda po prostu jest mm-hmm. widoczna, jest na naszych ulicach. No i co zrobili Szwajcarzy? No zaproponowali tym ludziom, którzy żebrali na ulicy, że dadzą im 20 franków i bilet w jedną stronę. Aha, czyli że powrót... Więc powrót do swojego, bo to są głównie obcokrajowcy oczywiście, dodajmy, mhm. więc jakby chodziło o to, że to był taki bilet w jedną stronę do domu. A to była oddolna inicjatywa, czy bardziej tutaj politycznie też nastawiona, czy bardziej to było jakiś ruch bardziej społeczny, że damy te 20 euro? Nie, to było to miasto jakby, czy kanton taką jakby decyzję podjął, że w jakiś sposób musimy sobie z tym poradzić, więc radzimy sobie tak, że po prostu próbujemy się pozbyć tego zjawiska. I mam wrażenie, że to też w wielu sytuacjach jest to takie próba radzenia sobie z czymś, z czym nie do końca jest nam po drodze, co nie do końca chcemy widzieć. A jeśli chodzi o drugą stronę, o bogactwo, no to jest taki ranking, jest taki magazyn Bilans, który rok do roku publikuje ranking najbogatszych Szwajcarów. I tutaj akurat pandemia nic nie zmieniła. Ci ludzie wciąż są bogaci, nawet się bardziej jeszcze wzbogacili, więc mam wrażenie, że te nożyce jeszcze mocniej się rozwarły podczas pandemii. Także tak, te dysproporcje oczywiście są, ale nie powiedziałabym, że to jest coś, o czym się mówi i coś, co jakby się przyjmuje do wiadomości. Bo też właśnie jak rozmawiałyśmy o tym, co jest tak bardzo szwajcarskie, to nie wspomniałyśmy o tej demokracji bezpośredniej, jako tutaj kraj, który jest bardzo też z tego znany. I tego dotyczyć będzie moje kolejne pytanie właśnie, czy dzięki temu, że jest ta demokracja bezpośrednia, czy Szwajcarzy czują, że mają większy wpływ na władzę, mogą ją bardziej kontrolować i czy dzięki temu są bardziej aktywni społecznie, politycznie? Tak, na pewno mają takie wrażenie, że mają wpływ na wszystko. To chociażby pokazuje jakakolwiek próba wprowadzenia jakichś prawa czy przepisów, czy zasad z góry. Tutaj pojawia się od razu taki społeczny opór wobec tego, jeśli coś nie zostało poddane głosowaniu, to Szwajcarzy uznają, że to jakby no to nie wyszło od nich, więc oni nie muszą takiego prawa przestrzegać. No zresztą w Szwajcarii, Szwajcarzy mają no, takie jakby narzędzia do tego, żeby mieć to prawo weta, bo to oczywiście nie jest tak, że każda ustawa wychodzi od obywateli. Mhm. Oczywiście może, jest też takie narzędzie, ale są ustawy, które po prostu są głosowane w parlamencie, no i są tworzone przez przedstawicieli wybranych przez obywateli. Natomiast obywatele mają wtedy prawo weta, czyli muszą zgromadzić 50 tysięcy podpisów pod referendum, no i mogą, tak zwane referendum fakultatywne, no i mogą to prawo po prostu zablokować. I to się dzieje. Ostatnio sprawdzałam, że od początku właściwie państwa takiego nowoczesnego, czyli od połowy XIX wieku, prawie 200 ustaw zostało poddane pod referendum, czyli prawie 200 razy obywatele powiedzieli sprawdzam. No i jednak okazuje się, że w większości tych przypadków, bo tam grubo ponad 100, jednak obywatele jakby zgodzili się z wybranymi przedstawicielami, czyli z władzą, czyli jakby potwierdzili to prawo, które zostało ustanowione. Mhm. Więc to nie jest tak zawsze, że parlament sobie, a obywatele sobie, to nie jest zawsze kontra. To często po prostu jest potwierdzenie, a czasami jakby próba zmiany pewnych elementów danego prawa, bo niektóre ustawy są wielokrotnie zmieniane, potem poddawane znowu pod referendum, aż do skutku, aż obywatele jakby osiągną kompromis, no bo o tym w demokracji bezpośredniej chodzi właśnie o dyskusję, o debatę, o wypracowanie jakiegoś złotego środka, o wypracowanie kompromisu. Ale jeśli mówimy o tym, że Szwajcarzy jakby sami tworzą swoje państwo i swoje ustawodawstwo, no to oczywiście jest takie narzędzie jak inicjatywa obywatelska.
No i tam trzeba zebrać 100 tysięcy podpisów i można jakby próbować wprowadzić swój pomysł w życie. To jest oczywiście bardzo długa i kosztowna droga, to się nie dzieje tak o po prostu, ale wiele przepisów zostało tak wprowadzonych, więc tak. Natomiast jeśli chodzi o to, czy to wpływa na ich aktywność polityczną i społeczną. Polityczną trudno powiedzieć, ponieważ jeśli spojrzymy na frekwencję, no jakby ustalmy, że jakby frekwencja w wyborach i w referendach może świadczyć o tym, czy jesteśmy w jakiś sposób zaangażowani w to, co się dzieje w naszym kraju, no to wszystko zależy od referendum oczywiście, bo jeśli jest jakieś głosowanie, które wzbudza wielkie emocje, no to wtedy od razu się to widać to we frekwencji, ale taka średnia frekwencja od dłuższego czasu to już się utrzymuje na poziomie 40%. I one są wtedy ważne. To nie jest tak, że musi być, nie wiem, 50%, żeby... Nie. To one są wtedy ważne. Więc to nie jest jakaś porażająca też frekwencja. To nie jest tak, że nagle 90% Szwajcarów zawsze ujdzie do każdego referendum, no bo też musimy pamiętać, że te referenda odbywają się bardzo często i czasami są bardzo skomplikowane. Dotyczą naprawdę spraw takich, że właściwie przydałby się doktorat w każdej z tej dziedzinie, a tutaj pytamy po prostu obywateli, którzy mają różny poziom wykształcenia, którzy mają różne zawody, tak, i różną też znajomość pewnych obszarów, więc ta frekwencja też potrafi się wahać. Natomiast Szwajcarzy są na pewno takim narodem zrzeszającym się, uwielbiającym się zrzeszać w różnego rodzaju stowarzyszeniach, klubach. No i tego naprawdę jest mnóstwo i to jest bardzo, bardzo dobrze widziane, żeby należeć do jakiegoś stowarzyszenia. I ja wielokrotnie też jako emigrantka usłyszałam, że muszę się zapisać koniecznie do jakiegoś klubu, cokolwiek to będzie, żeby tylko pokazać. To jest jakby element integracji też dla obcokrajowców, że my pokazujemy, że się też chcemy zrzeszać, że chcemy nawiązywać, budować jakąś sieć kontaktów, że chcemy uczestniczyć właśnie, być aktywni społecznie. Tutaj pani mówiła, że obywatele głosują, obywatele mają możliwość uczestniczenia w wyborach. No właśnie mówimy o obywatelach, a do 71 roku to tylko połowa obywateli mogła. I to jest moje pytanie o obecną sytuację praw kobiet, kiedy właśnie kobiety zostały dopuszczone do oddawania głosu w 71 roku. No i właśnie w tym kantonie Appenzell Innerrhoden dopiero w 90 roku. No właśnie, dobrze, że pani o tym powiedziała, obywatele, powinna mówić obywatelki, bo już od 50 lat kobiety są obywatelkami, od 50 lat, więc całkiem, całkiem niedawno to się wydarzyło. Tak, rzeczywiście, do lat 70. Obywatelem w Szwajcarii był wyłącznie mężczyzna. No i teraz obchodzimy jubileusz, 50-lecie wywalczenia sobie praw przez kobiety, bo to chyba tak trzeba nazwać, dlatego że ta walka trwała bardzo, bardzo długo. To nie było tak, że Szwajcarki siedziały przez te wszystkie lata z założonymi rękami i jakby przystawały na to bez krytycznie, że mężczyźni podejmują za nie decyzje. One jakby robiły bardzo dużo, żeby uzyskać to prawo wyborcze, natomiast też różne okoliczności i historyczne, i gospodarcze z powodu, no i między innymi też system demokracji bezpośredniej właśnie, który jakby powoduje, że to sami mężczyźni musieli dojrzeć do tego momentu, żeby pozwolić kobietom dojść do głosu, co brzmi oczywiście bardzo, bardzo brutalnie w tym momencie, jak sobie to uświadomimy, ale tak po prostu było. To był 70 rok, kanton Appenzell rzeczywiście bronił się trochę dłużej, natomiast to było to prawo wyborcze na poziomie już lokalnym, bo na poziomie federalnym kobiety tam też mogły głosować. Jak to wygląda teraz? No oczywiście ma to swoje konsekwencje, że Szwajcarki tak długo czekały na to, żeby mogły być aktywne politycznie. Chociażby jeśli chodzi o politykę rodzinną, wszystkie takie jakby instrumenty chroniące na przykład macierzyństwo też pojawiły się później niż w innych krajach, czy na przykład urlop macierzyński, urlop ojcowski został wprowadzony dopiero w tym roku. Także to są też konsekwencje tego późnego uzyskania praw wyborczych. To oczywiście wciąż się odbija na aktywności politycznej kobiet, bo Szwajcaria wciąż jakby musi zachęcać kobiety, żeby kandydowały, żeby wybierały, żeby brały udział w referendach. To jakby wciąż widać w statystykach, że kobiety po prostu są mniej aktywne na tych polach, co oczywiście też się zmienia, bo tu trzeba dodać, że
Ja mam takie wrażenie, że to teraz właśnie w Szwajcarii się dzieje, że to równouprawnienie zaczyna być faktem, bo mamy coraz więcej kobiet w parlamencie, bo mamy coraz więcej kobiet w biznesie, ale no faktem jest, że państwo tutaj też trochę interweniuje na drodze tej równości, ponieważ no w zeszłym roku czy w tym roku no zostały wprowadzone wręcz kwoty w zarządach firm, czyli jest jakaś taka no, inicjatywa właśnie nie oddolna, tylko odgórna do tego, żeby jednak podążać w stronę tego równouprawnienia. Żeby był parytet, tak? Znaczy, no, żeby był parytet, co prawda, no, to też oczywiście nie dotyczy wszystkich firm i te jakby kary za to, że tego parytetu nie ma, też są takie powiedzmy umowne, więc to bardziej to chodzi o taką, o tak jakby wywieranie nacisku na firmy. One po prostu muszą raportować regularnie, dlaczego nie zatrudniają kobiet, jeśli nie zatrudniają, więc no to są takie bardzo miękkie, tak, środki przymusu, więc zobaczymy. To jest oczywiście bardzo świeża sprawa, więc jeszcze nie wiem, czy to w ogóle zadziała. Także no, przeciwnicy tego rozwiązania nazywają go bezzębnym tygrysem, że to właściwie nic nie da, tak? Bo to firmy muszą same zatrudniać kobiety, a nie przymuszane przez państwo, co można się z tym zgadzać bądź nie. Także tych dyskusji jest teraz sporo. W połowie czerwca był kolejny strajk kobiet, bo jakby tutaj trzeba podkreślić, że Szwajcarki wychodzą na ulicę, Szwajcarki protestują, wciąż walczą o swoje prawa. To nie jest tak, że to równouprawnienie już jest i już nie trzeba nic robić. Jest wciąż dużo do zrobienia. Były postulaty, które się najczęściej, najsilniej przebijały, to były postulaty uznania pracy opiekuńczej za pracę i odpowiedniego jej wynagradzania, bo w pandemii to też oczywiście byłby bardzo, bardzo głośny temat. Praca pielęgniarek, praca opiekunek, to są też najczęściej migrantki, więc tam się bardzo dużo różnych wątków przeplata. Także tak, no tak to wygląda. Szwajcaria oczywiście wciąż ma dużo do zrobienia. Dużo się dzieje, tak, to dużą drogę wykonała, ale też jeszcze na koniec chyba warto podkreślić, że na przykład prawo do aborcji, tak, no to w Szwajcarii jakby to już nie jest temat, w sensie próba jakby ataku na takie prawo, to są jakby sprawy oczywiste, decydowanie o własnym ciele, także jakby no pod tym względem Szwajcaria na pewno jest krajem dla kobiet bardzo przyjaznym i komfortowym. A to się wydarzyło już po nadaniu praw wyborczych, czy jeszcze wcześniej? Właśnie to prawo dostępu do aborcji. Po przyznaniu praw wyborczych, tak. Czyli rozumiem, że właśnie Szwajcarki już tak idą najpierw po jedno, później po drugie, czyli tak sukcesywnie wywalczają swoje prawa. To daje... Właśnie jak tutaj to są aktywne właśnie społecznie. Czy tak, no jakby prawo wyborcze to było podstawowe prawo właściwie, no bo w momencie, kiedy nie jesteśmy obywatelkami, to jakby nie może, nic za tym już dalej nie idzie. No, mamy zablokowane jakby główne pole działania, więc rzeczywiście tak to się działo. Ten 71 rok to był taki moment przełomowy i potem no to już jakby poszło dalej. No tylko, że pamiętajmy, że to wciąż dzieje się wolno właśnie ze względu na to, że no, że to jest kraj, który no, wszystko musi przegadać, wszystko musi przedebatować, z różnych stron na to spojrzeć, zanim właśnie wypracuje ten kompromis, zanim wszystkie grupy interesu naokoło będą zadowolone z jakiegoś rozwiązania, więc to nie są sprawy. No, nad urlopem ojcowskim debatowano 15 lat, więc to się nie stało z dnia na dzień. I też jakby no, to trzeba zawsze podkreślać, jak się mówi o Szwajcarii, że to po prostu jest kraj, tak jak kiedyś powiedziałam, jedna polityczka, że to nie jest tak, że przyjdzie jakiś polityk, powie mi, że od jutra mam robić to i to i ja będę to robić, że nie, że ja muszę jakby sam zdecydować, mieć takie poczucie, że prawo zostało wypracowane z udziałem obywateli. I to jest jakby, wracając do pani pierwszego pytania, to jest bardzo szwajcarskie, to jest też chyba jedna z tych typowo szwajcarskich rzeczy. Oglądanie wszystkiego dookoła, debatowanie, rozmawianie i jakby finalnie dochodzenie do jakiegoś rozwiązania, które ma satysfakcjonować przynajmniej w teorii wszystkich obywateli. Oczywiście w praktyce nie zawsze tak jest. No to jest świetna cecha właśnie, że dialog, debata, słuchanie siebie nawzajem, coś czego... można, no brakuje bardzo w świecie, więc to jest piękne. A jeszcze tutaj tak na koniec chciałam zapytać, jak mówiliśmy o wielokulturowej Szwajcarii, no to patrzymy na reprezentację narodową Szwajcarii. Czy kibicuje pani reprezentacji? Tutaj wygrana ostatnio z Francją, teraz będzie mecz z Hiszpanią w piątek.
No oczywiście, że kibicuję, zwłaszcza teraz, kiedy moja pierwsza drużyna, czyli Polska, już jakby nie bierze udziału w turnieju, to ja zawsze wtedy się cieszę, że mam jeszcze tę drugą drużynę w zanadrzu, że jestem jedną nogą tu, drugą tam, że mam tak naprawdę dwa serca i dwie reprezentacje, które mogę wspierać, więc bardzo się cieszę, to były ogromne emocje. Akurat ja jestem teraz w Polsce, więc oglądałam ten mecz w Polsce, mój mąż oglądał go w Szwajcarii, więc też jakby kibicowaliśmy w dwóch różnych miejscach, natomiast na Szwajcarzy zwariowali po tym meczu, także ja dostawałam filmiki, co tam się działo na ulicach, kibice, tak, jeździli do nocy i tak z użyciem klaksonów wielokrotnie, więc naprawdę się działo, to jest na pewno ogromny sukces. Wszędzie są komentarze, że Szwajcaria no, pisze trochę historię piłki nożnej i to nie tylko u siebie w kraju, mam wrażenie, że to też się jakimś takim dużym echem odbiło w ogóle w całej Europie, więc bardzo się cieszę, że mam komu kibicować jeszcze i trzymam za nich kciuki, żeby zostali jak najdłużej. No właśnie bardzo popularne stało się teraz w internecie zdjęcie jednego z kibiców, który już właśnie wyciera łzy w koszulkę w 89 minucie, a w 90 już zdjął tę koszulkę szczęśliwy, że Szwajcarzy zdobyli bramkę remisową na 3-3. To... Ale to też burzy pewien stereotyp na temat Szwajcarów, bo nam się wydaje, że Szwajcarzy nie są emocjonalni. Mhm. I nawet jest chyba taki dowcip właśnie, że tam dwóch Szwajcarów jest na stadionie i drugi nagle mówi tam okej. Okay. I tam tak, i ten pierwszy mówi do niego, że o nie podniecaj się tak, więc jakby te emocje też to jest coś, co nam się kojarzy ze Szwajcarami, to taka właśnie taki brak jakby emocjonalności, a chyba ten kibic pokazał, że emocje na stadionie to jest jakby dotyczą wszystkich, nawet Szwajcarów. To życzymy właśnie powodzenia szwajcarskiej reprezentacji, żeby jak najdalej doszła. Ja Pani bardzo dziękuję za rozmowę. Jeszcze tylko tutaj przypomnę widzom, że zapraszamy na naszą stronę. Tam jest opublikowany właśnie fragment Pani książki. Link będzie w opisie filmu na YouTubie. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Bardzo dziękuję.